Władze Leszna bardzo szybko poradziły sobie z odpowiedzią na apel rządu o przygotowanie punktów szczepień masowych. Wojewoda zatwierdził dwie lokalizacje w mieście, a radni na Komisji Spraw Społecznych poznali szczegóły. Potwierdziły się informacje, które już wcześniej podawaliśmy: w Lesznie powstaną dwa punkty szczepień masowych: jeden na pływalni gdzie szczepić będzie LCM Ventriculus, a drugi w Centrum Rehabilitacji Niezapominajka. Miasto nie będzie ponosiło kosztów z tytułu działalności tych punktów, poza z użyciem prądu czy wody w Akwawicie. Pacjenci będą wchodzić na pływalnie głównym wejściem. Szczepienia będą odbywały się w salach konferencyjnych na pierwszym piętrze. Nie będzie można korzystać z windy, dlatego dla osób z niepełnosprawnością szczepienia zostaną zorganizowane na parterze budynku. Szczepienia przeprowadzane będą przez ventriculus najprawdopodobniej w godzinach od 8 do 20 lub 21 i odbywać się będą także w weekendy. Zarówno w niezapominajcy, jak i na pływalni będą pracowały trzy zespoły szczepiące. Każdy z punktów zaszczepi po 2,5 tysiąca osób tygodniowo. W ciągu 18 do 19 tygodni populacja leszna kwalifikująca się do szczepień powinna zostać zaszczepiona. System rejestracji jeszcze nie jest znany. Najprawdopodobniej będzie się to odbywało jak dotychczas telefonicznie lub przez stronę pacjent.gov.pl. Zaszczepieni mają być wszyscy chętni po 18 roku życia. Punkty mają być gotowe do przyjęcia pacjentów jeszcze w tym tygodniu. Nie będzie obowiązywała rejonizacja, to znaczy w punktach będą szczepieni nie tylko mieszkańcy Leszna. Najważniejsze Pierwszą sprawą w tej chwili jest to, by szczepionki były dostępne, powiedział radnym prezydent Łukasz Borowiak. Zadeklarował zorganizowanie pomocy wolontariuszy, jeśli nie niezapominajka lub ventriculus zgłoszą taką potrzebę. Wojewoda zatwierdził też punkty zgłoszone przez powiat leszczyński i tu też potwierdziły się nasze informacje. W Wilkowicach szczepić będzie LCM Ventriculus i VigorMed, a w Garzynie Wojewódzki Szpital zespolony z Leszna.